Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy z misją w rytmie funku. Misja fabularna. Danika Stowapaczko, porozmawiajmy o Coney Island. Według najnowszych doniesień było wielu rannych. Trochę tam gadżetów nie było ofiar śmiertelnych. Dopakowałem. Ale jest też mnóstwo niewiadomych. Może będzie teraz lepiej. Jest mężczyzna, który pomógł Spider-Manowi? Powiem szczerze, że to mi niestety przypomniało walki między Undergroundem i Roxxon z zeszłego roku. Ale miejmy nadzieję, że skoro w mieście jest dwóch Spider-Manów, to może obejdzie się bez chaosu na olbrzymią skalę. Każdy, kto mówi, że takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny, powinien za karę chodzić w mokrych skarpetach. Świetne miejsce, żeby się przebrać. To dużo znaczy dla społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Pozdrawiam. Miles. Hejka. Chodź. Usiądź. Chciałam porozmawiać. Co u ciebie słychać? Wszystko gra? Spoko. Wszystko git. Dobra. Po prostu sporo się dzieje. Jest masa roboty w mieście. Martwię się podaniem na studia. Pete ma sporo na głowie. A Lee wciąż tam jest. Nie męczy cię to? Oczywiście, że męczy. Ale chcę, żeby tej społeczności żyło się lepiej. Muszę zapomnieć o wszystkim, co mi nie służy. Skupić się na przyszłości, a nie przeszłości. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Ale Lee? Nie mogę mu odpuścić. Angela, oddzwonię do ciebie. Jak możesz być zamknięta? Masz klucz. O, nie, rozumiem, że to pilne. A, wykonam kilka telefonów. Dobra. Mamo, może pójdę i... Nie mówiłeś przed chwilą, jak jesteś zajęty? Tak, ale zawsze mam czas dla swoich. Dobra, mamo. Dokąd mam iść? Centrum Kultury Harlemu. Dobra. Do muzeum. Przyjaciółka Angela. Udajemy się. I chce oprowadzić potencjalnego darczyńcę. Misja pewnie w środku. Bezpieczeństwo ją odciął. Ups, niezręcznie! Angela zdobyła eksponaty na nową wystawę muzyczną, ale finansowanie przepadło. Jeśli ten darczyńca nie pokryje kosztów, muzeum czeka zamknięcie. Postaram się jej pomóc. Dobrze wiecie, że chciałbym zachować dziedzictwo muzyczne tej społeczności. Ale jak mogę przekazać eksponaty muzeum, w którym zabezpieczenia nie działają? Darren, rozumiem twoje obawy, ale zapewniam, że to muzeum będzie... Spider-Man? O! Dzięki Bogu! System nas odciął i zupełnie na nic nie reaguje. Może uda mi się to sprawdzić. Muszę znaleźć panel kontrolny. No i jest panel kontrolny.
przekaźniki są przeciążone. Muszę dostać się jakoś do środka. Załatajmy to. Ktoś musi pomóc Angeli. No, po co ten pajączek? Skoku napięcia. A to kto? Alarm się nie uruchomi. MP2 cały. Wyłamuj jego tę kłódkę i jesteśmy. Więc to dlatego Angela nie mogła wejść. Muszę zresetować system, żeby się tam dostać i ich powstrzymać. Przekaźnik bezpieczeństwa. Spróbujmy go otworzyć. Nie najgorzej. Naprawa zajmie chwilkę. Ups. Najpierw muszę naprawić przekaźnik bezpieczeństwa. Wciąż leży. Muszę znaleźć pozostałe skrzynki. Hej, Miles. Sprawdziłem we wszystkich domach Fist. Nikt nie widział Marcinali. Dzięki. Że też pozwoliłem mu uciec, skoro mogłem... No wiesz... Co mogłeś? Upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. No tak. Ale bez obaw. Szukam dalej. Podążaj za przewodami. Dobra, tu jest skrzyneczka. Trzymają tu coś cennego. Ci goście to zawodowcy. Co jest? Czym to było? Nieźle. Ale system wciąż leży. Pewnie jest tego więcej. Saksofon i bęben są już w aucie, tak? Tak, ale aha, to tutaj muszę. Sieć, dobra. Muszę ich ominąć, nie dając się zauważyć. A może by tak zmyłka w tonacji C? Co to było? Weź się w garść, stary. Tylko mi tu nie pęka. Dasz radę. Kolejny szep nad tym gościem.
jakbyś to był ty. Miles, wszystko dobrze? Wystąpił mały problem, ale radzę sobie. Skoro tam jesteś, sprawdź kilka instrumentów. Przygotujesz się do studiów. Mamo, ja idę w technologię. Będę korzystał z komputera. Muzyka zaczyna się od człowieka, jego instrumentu i duszy. Kiedy miksujesz lub samplujesz, musisz się wsłuchać i wydobyć tę duszę. Komputery tego nie potrafią. Wiesz, że mówisz teraz jak staruszka? Ale mądra staruszka. Tu są instrumenty. Przekaźnik. No tu nic. Jak się tam dostać? Ale super. Okej. Sygnał jest silniejszy. Został jeszcze jeden przekaźnik do uruchomienia. Och, mordę. Muszę się przedostać na drugą stronę. Kto to? Coś się tu rozbija? Muszę włączyć ostatni przekaźnik. Pójść do strefy załadunku. Nie pozwolę, żeby uszło im to na sucho. Dobra robota, Spider-Bocie. Teraz moja kolej. Spider-Manie, drzwi są w końcu otwarte. Ale zaginęło trochę rzeczy. Wszystko jest w strefie załadunku. I już tam zostanie. Zwijamy się! Szybko! Jazda, jazda! Z tą fryzurą wyglądam chyba szczuplej. O nie, co to? To ślady pająka! Uwaga! Szef mówił, że to będzie łatwe, a teraz Spider-Man tu jest? Nieważne, załóż go! Powiedz szefowi, żeby dał temu miastu spokój! Szef dostał! Sprawi mnie! Nie uciekniesz! Zatrzymajcie go! Za godzinę widzimy się na miejscu. Nie dziś.
Potężny atak wybuchowy aktywował, gdy wskaźnik mega jadowitego wybuchu będzie pełny. Czyli to... Aha, L3, R3, no właśnie, dobra. Muszę zatrzymać te auta! Muszę się skupić na jednym. Poddajcie się! I tak nie uciekniecie! Dobroci? Dla mnie bomba! No, dobra akcja. To już było też w poprzednich częściach. Funky drummer. Mają eksponaty z jednego auta? Ale wtopa. Wybacz, Angelo. To przekreśla wszystko. No i żegnaj, wielki darczyńco. Wciąż trwa zbieranie funduszy? Jeśli nie znajdziemy drugiej ciężarówki, nie będzie wystawy. A bez wystawy nie będzie gali. A bez gali... Muzeum czeka zamknięcie. Nie dojdzie do tego, słowo. Masz. Należy do Clyda Stubfielda. Prawdziwego funky drummera. Masz pojęcie, jak często był samplowany? Nie da się go przecenić. Wpłynął na funky hip-hop. Dziękuję. Nie martw się, znajdę resztę eksponatów. Dziękuję. Zadzwonię do Pita. Hej stary, ukończono. Pewnie. Może jeszcze jedną się zrobi. Poczekaj, Harry dzwoni. Muszę odebrać. Złapiemy się później? O, jasne, spoko, nara. Hej, Pete. Jestem Fen. Po doktorze na razie ani śladu. Przydałaby mi się druga para oczu. Już pędzę. MJ się do ciebie odzywała? Mówiłeś, że do niego jedzie, tak? Na razie cisza. Miała dać znać, jak będzie na miejscu. Miejmy nadzieję, że zrobił sobie wolne. Tak, na pewno. Sprawdzę w naszym biurze i przyjdź jak najszybciej. Wujek Aaron ukrył sprzęt przy stadionie?
O! Mama zostawiła wiadomość! Miles, w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze? Stawiam bułę z mięsem i serem. Każda poszlaka jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Plus, buła z serem zawsze git. Jak rura wskaże mi skrytkę. No i co? Gdzie jest? Tutaj. To musi coś zasilać. Ło!
Chyba jest problem z prądem. Moje sieci z łatwością przewodzą prąd. Gdzieś w kablu musi być kolejne spięcie. Aha, czyli to jest taka misja, dobra. O, znalazłeś skrytkę przy stadionie. To moja ulubiona. Jak to? Powiedzmy, że miałem swój Nowy Jork, o którym nikt nie wiedział. Podpinałem się do stadionowego systemu i oglądałem... Przepraszam, zaraz wracam! Czekaliście na mnie, chłopaki? Strasznie jesteście zawzięci! Obejrzeć ten kryształ. Teraz ja ją będę śledził. Dowiem się, co to za jedno. Dotarłem do opuszczonej szkoły w Harlemie. I już zaczynam tego żałować. Opuszczona szkoła? Czyżby jedna z baz Cravena? Biedny Marco nie wiedział, w co się pakuje. Dobra, mogę to pakować teraz za tą nagrodę. Gadżety. Kostium to było, tak? Że mogę ulepszyć. Aha, kostium historii życia. Części sprzętu za mało. Osiem na 40. Dobra. Connors się znalazł? Jeszcze nie. To MJ. Złe wieści. W domu Connorsa roi się od łowców, a sam doktor zaginął. Na szczęście, chyba wiem, gdzie go znaleźć. Gdzieś za rzeką. Albo w pobliżu. Ruszajmy. Czeka na nas. Teraz misja w deszczu chyba, bo pada. Wezmę sprzęt.
Trening z Sable bardzo szybko się przydał. O, fajnie. Teraz nią, okej. Connors musi gdzieś tu być. Dam znać Pitowi. Spóźnieni. Gdzie ta furgonetka? Jakiś odczyt. Trochę skradania. Próbują reaktywować jego gadzie geny. Badali tu doktora Connorsa. O Boże, na niego też chcą zapolować. Lizard. Chyba otworzyli tu sklep. Musi spojrzeć w inną stronę. Wiecie, że nie lubię, jak się skradacie. Z dachu mogę mieć lepszy widok. O kurczę. No, nie powinno cię tu być, dziewczyno. Śmierdzę cię bezboleśnie. Muszę ich rozdzielić. Tak wielu próbowało go zabić. Ludzie. Boże, Walczer, czy go? Muszę znaleźć Connorsa. Kolejna noc naznaczona milczeniem śmierci. Nie byłem pewien, czy mogę przyciąć mu skrzydła. To mogła być moja słabość, ale... nie. Telefon! Komórka Connorsa. O, proszę, nie padnij. Harry, tu MJ. Jestem w opuszczonym zoo w Jersey. Tu... Proszę, nie. Jest Connors. Proszę, nie rozumiecie. Ah!
No, to tam bez ręki. Użyli kodu, by wejść do klatki. A do kajdan Connorsa potrzeba klucza. Muszę je znaleźć. Wygląda dobrze. Łowca znający kod musi być blisko. Byłem tylko na jednym polowaniu Cravena. Wciąż wraca ono do mnie w snach. Te łowy będą wyjątkowe. Najlepsze w naszym życiu. Kiedyś, jeśli będę trenował, może. Łowczyni z kodem szła tędy. Gdzie zniknęła? No nie, jak można nie zapisywać haseł? No to zaraz się dowiemy, jaki kot. Symkariański. Mówił o sobie mangusta. Mangusta. Może ten ktoś zna kod. Muszę go tylko przekonać, że jestem... Wiką. Oznaczenia radiowe. Sprawdźmy, kim jest ten cały mangusta. Witaj, Garin. Odkudmy to taszy do obecnych krzeklika. Mangus, Bege. Symkariańska poezja. Jej język ojczysty. Wygry, Johir. Jej symkariański jest doskonały. Oby mój był przekonujący. To jakiś system rankingowy. Jest szefową Garina. Świetnie. Dobra, załatwmy ten kod. Dawaj, MJ. Twój symkariański jest dość znośny. Odpowiedz. Idwika. Wika, Mongusnak. Wika, petek wodź. Garin, elegem wana, hiwa, szajbol. Polwana, kakezleka, skodok. A kodok, czoros o to, os informacjoś, tablan van. Tut hodna? Te pedigas tut hodna. Chyba się wkopała. Niel hongon beszel het swelem. Ne hiw törbet. Merta fejet bekerul het. Dość przyjemne uczucie. Dobra, muszę iść, zanim zacznie węszyć. Gdzie ta tablica? Tu jesteś. Kody do bramy. Mam kod. Teraz klucz. Dobra, tu nie przejdę. Muszę przy tych pieskach, cholera. Albo prosto i go wyeliminować tamtego. To strata czasu. Mogłabym się szkolić. Potrzebuję kluczy, by wyciągnąć Connorsa. Nie znoszę siedzieć za długo w jednym miejscu.
Czarnego łowcę! Zobaczyli. Chyba zabrali klucze do terrarium. Łowca z kluczami poszedł tędy. Jestem blisko. Jest. On ma klucz. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę czuję, że tu... Mówił, Bruniu. Pole maskujące. Chyba się za nim schowam. Zajmę się tym. Mam klucze. Czas się stąd wydostać. Dobra, zauważam mnie. Czekaj, nie powinnaś tu być. Znasz tę bestię? Już jest. Nazywa się Kurt Connors. To dobry człowiek. Nie ma dobrych ludzi. Tylko dobre cele. Nie! Proszę. Sorry za obsuwę. Dobra, jest pomoc. Dobrze? Teraz tak! Atrium jest! Laboratorium! No, może będzie tam próbka serum! Niewiele czasu! Lećcie, zajmiemy ich! Tam na wzgórzu! Szklany budynek! Proszę, szybko! Zrobimy przejście! Nie wychylajcie się! Zobacz, doktorze! Wkrótce tam dotrze! Nie zmieni się! Widzę cel. Chyba tylko odwalają krótką robotę dla szefa. No i kto tu żartuje w kiepskim momencie? Uczysz się! Laboratorium jest tam. Nic mi nie jest. Zabierzcie mnie. Dalej, ale uważaj! Jasne!
przyprowadzili twoje zwierzątka! Teraz! Nie! Czuję to! Proszę! Już niedaleko! Oddychaj go, proszę! Dobrze! Dobrze! Pisto! Ruszajmy! Całe poszły! Wszystko w porządku? Póki co? Niedobrze! Musimy szybko się ich pozbyć! Szybciej! Nie popsujecie naszemu szefowi wieczoru! A co? Nie podoba mu się? No właśnie! Nikt już dzisiaj nie docenia zwrotów akcji! Skoro wasz szef jest taki wspaniały, to dlaczego z nami nie walczy? MJ, jak sytuacja? Zajmijcie ich! Nie pozwolimy cię skrzywdzić, doktorze! Będzie dobrze! Proszę! Nie mogę tego powtórzyć! Spider-Manie! Wybacz! Ale trzeba się spieszyć! Ogień! Ziemia! Nie dam rady! Nie dam! Dasz radę! Powiedz mi o swojej rodzinie! Patrz na mnie! Nie odpuszczaj! Do roboty! Osłonimy cię! To jest... Tak! Mogę z tego zrobić antidotum! Jest tutaj! Wybaczcie mi! O kur, niezłe. Akcja dramatyczna. Spodziewałem się, że będzie większy. Lizard jest. Już dobrze. Wyprowadzę cię stąd. Zmutował. Nie czuję się. Najlepiej. Słuchaj, to będzie twoja najfajniejsza blizna. Ta, MJ, nie wiem, czy ja oddycham? Dam radę, spokojnie. Dalej, zrób... Uważaj! Wiem. Jest dobrze. Nic nie widzę. Uciekli. Krok za krokiem. Dalej. Przepraszam. Zawsze byłem zbyt zajęty. Patrz, już prawie. Pete, powiedz coś. Andrzej. Już prawie. Trzymaj się. Trzymaj. Ah!
Pete? Zostań z nami. No dawaj. Pete, dawaj, to przecież nic. Pamiętasz jak w piątej klasie? No nie wierzę, że on zginął. Nie. Nie możesz teraz spać. Szok. Nie no, jakoś muszę go ratować. Nie? Nie! Kurczę. Fabuła, zwrot akcji. Wstawaj, wstawaj! Aha, on teraz będzie... O kurde, nieźle. Fajne. Nie wiem. I Harry już nie ma mocy. Andrzej, zabierz go stąd. Zajmę się tym. Chodź. No, czuję się świetnie! On jeszcze żyje? Wasz szef ma kiepskiego cela! No, teraz to siła jest! Ale power. Moc symbiota. Czym ty jesteś? Drobcie Lizarda. Ten pająk jest mój. Kraven. No trzeba go załatwić pewnie na końcu. Stójcie tak. Przeżyję. Albo daj wodę. Woda. Dobra. Więc... kostium cię wyleczył. Tak. Czyli bez niego znowu... Tak. Aha, bo on chory był. Kostium go wyleczył i teraz znowu może wrócić. Do choroby. Musimy wymyślić, jak ci go przekazać. Jak mi go oddałeś? Nie wiem, jakoś... samo wyszło. Okej. Okay. Spróbuję. Pete, masz coś... Co jest? Okej, okay, nie o to mi... Co jest? Jesteś cały? Tak, tak, tak. Spróbuję jeszcze raz. Dawaj.
wiem, co mam zrobić. Musimy znaleźć Connorsa. Tyle, że... obecnie jest wściekłym gadem. Craven! Serum! Miał je na szyi. Wstrzyknął je Connorsowi. Moglibyśmy je znaleźć, poddać analizie i użyć sprzętu, żeby zrobić lekarstwo. I sprawić, że Connors przestanie być Lizardem. Zacznę szukać Cravena. Pewnie już się wyniósł z tamtego zoo. Ale na szczęście zostawił nam coś na pamiątkę. Okej, dobrze ludzie, ukończono, super. Awans, nowy kostium, trofeum, świetnie. Poziom 17. Jest lombard specjalizujący się w fajnie. Przedmiotach. Jak ten nóż. Chodźmy tam. Dobra, my. W sumie to jestem pełen energii. Ja czuję... czułem się tak samo. Jak to właściwie działa? Szczerze? Nie mam pojęcia. Ja myślę, a kostium słucha. Dobra. A nóż to pomoże znaleźć Cravena i jego serum. On też na lince się buja? No takie innej, dobra. Znowu mi się to udaje. Nic mi nie będzie, słowo. No dobrze. Na tym zakończyłem ten odcinek. Oczywiście kontynuacja w następnym.